Cześć, jeśli oglądasz ten film, to pewnie zastanawiasz się, co jeśli nie zdążysz na prom lub wyspę resortową lub lokalną. Pozostanie Ci tylko nocleg na Male lub Hulhumale. Wybór noclegów jest spory, a ceny przyprawiają o zawrót głowy, ponieważ hotelarze doskonale wiedzą, że 90% turystów nocuje u nich tylko z powodu braku możliwości transferu na swoją wymarzoną malediwską wysepkę. Ja wybrałem hotel Ripple Inn na wyspie Hulhumale w odległości około 5 minut taksówką od lotniska ze względu na zadowalający standard oraz położenie przy plaży. Hotel Ripple Inn Beach w Male. Widzicie plażę za mną. Pokażę Wam, jak wygląda pokój na szybko. Choć szału nie ma. Pierwsze wejście, zdziwienie ogromne. Zaraz też będziecie zdziwieni. Drzwi muszę zamykać na zamek, a są takie ze szkła. Wszystko jest przezierne. No tak to wygląda. Klima działa. Sufit taki, że ledwo się mieszczę. Cztery wyrka, można spać. Biureczko. Na kastik tarasik. Tak to wygląda teraz, ale tam jest większy, można się poopalać. Widoki. Sea view jest, jak pisali. Łóżko w miarę wygodne. Książeczki do poczytania. Aneks kuchenny. Wait! I łazienka. Po spokojnej nocy w hotelowej kawiarni czeka na Was lokalne śniadanie, czyli świeże owoce i kawa, które po jednej nocy na Malediwach smakują wyśmienicie. Dodatkowo możecie zamówić na ciepło smakowity omlecik. No może bez przesady, lepsze to już jadałem. Za to widok na morze rekompensuje wszystko, a poranny spacer po plaży to totalny sztos. Choć nie jest to idealna malediwska plaża, to mimo to uznaję ją za znacznie lepszą niż wiele innych plaż na świecie. Jeśli szukasz więcej praktycznych filmów o wyjeździe na Malediwy, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Jeśli film jest ok, zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwonek, zostaw łapkę w górę i komentarz, a po więcej zapraszam Cię na www.wypadzkrajodraju.com.